Witam Państwa bardzo serdecznie i pragnę zaprosić na pierwszą premierę baletową w Polskiej Operze Królewskiej. Niezwykłe wydarzenie. Na naszej scenie pojawi się Jean-Georges Nauvert, który przyjeżdża do Warszawy i wita go sam król Stanisław August Poniatowski. Dlaczego Jean-Georges Nauvert? Otóż dlatego, że była to postać dla baletu fundamentalna. Jean-Georges Nauvert uważał, że taniec, jak i wszystkie sztuki, może opowiadać o człowieku, o jego życiu, o jego emocjach, o różnych wydarzeniach. Nauvert en action, czyli Nauvert w akcji, to również Nauvert, który przyjeżdża do Warszawy na zaproszenie króla Stanisława Augusta, aby przedstawić mu swoje dzieło, przedstawić mu swoją reformę, przedstawić mu zasady działania, funkcjonowania nowego baletu. Spektakl Nauvert en action jest bardzo dużym wyzwaniem dla tancerzy, ponieważ muszą prezentować różne style tańca i bardzo szybko przenosić się z takiego stylu akademickiego, który jest pełen wirtuozerii, technicznych elementów, do stylu właśnie wyrazistego proponowanego przez Jean-Georges Nauvert. Tworzymy do tego muzykę składającą się z przeróżnych tańców, między innymi z poloneza, który zazwyczaj rozpoczyna tańce dworskie. W tym wypadku jest to muzyka Michała Radziwiłła. Za chwilę przechodzimy przez utwory takie jak menuety, kontredanse, gawoty Mozarta. Zresztą Nauvert znał Mozarta, spotkał się z nim w Mediolanie w 1771 roku. W traktacie Jean-Georgesa Nauverta mamy bardzo dużo informacji związanych z kostiumami. Trochę się inspirowałam oglądając projekty Boketa, który malował kostiumy dla Nauverta, bo chciałam znaleźć jakieś nawiązanie do tego traktatu, nawiązanie do tych pomysłów. My z Romaną chcemy pokazać właśnie takie przeistoczenie kostiumu i na scenie tancerze mają się przeistoczyć według nowej tej myśli Nauverta, która mówi, że wszystko co naturalne jest najpiękniejsze i najbardziej prawdziwe w sztuce. Na przykład w Furii się zastanawiałam, jak ten kostium ma wyglądać. Chcę pokazać na scenie, bo na razie jest to w fazie projektów, że one są strasznie dynamiczne. Musi być dynamika połączona trochę z agresją. No, muszę wybrać odpowiednie tkaniny do tego. Wybrałam sobie tutaj takie tkaniny szyfonowe, które przez kolejne nakładanie warstwami mam nadzieję, że stworzą wrażenie takich pocisków, które wirują na scenie. Należy dużą wagę przywiązywać do komfortu tancerzy, żeby oni mieli swobodę ruchu, żeby ten kostium był wygodny, żeby razem z nimi poruszał się w przestrzeni. On jest oglądany ze wszystkich stron, jest oglądany w ruchu, więc trzeba myśleć o tym, jak ta tkanina się układa na człowieku, jak ten kostium w przestrzeni będzie oglądany ze wszystkich stron, ponieważ tancerze no, wykonują jakiś układ choreograficzny, jak tkaniny będą się zachowywać w światłach, jak tkaniny ze sobą współgrają, tworząc jakąś, muszą tworzyć harmonijny obraz. W naszym spektaklu przedstawiamy trzy różne obszary tańca. Pierwszy z nich
to taniec towarzyski, dworski z drugiej połowy XVIII wieku. Druga przestrzeń to taniec akademicki, klasyczny, który odbywał się w ówczesnych czasach na wszystkich scenach Europy. I wreszcie trzeci taniec to ten, który został zaproponowany przez Jean-Georges'a Nowera. Taniec ekspresyjny, taniec wyrazisty, wzorujący się na naturze i na świecie, który nas otacza. Mamy taką niespodziankę, że czterokrotnie powtarzamy niby ten sam materiał muzyczny, ale zmieniamy go bardzo na potrzeby gestu, na potrzeby wyrazu, na potrzeby przemiany, która dokonuje się na naszych oczach na scenie. Cały nasz spektakl kończy się wielką szakoną z baletu Medea i Jason. Szakoną, którą w Warszawie prezentował sam wielki Vestris i od której zaczęła się moda na styl Nowera.